Kenneth Alessio Bianchi i jego kuzyn Angelo Buono są znani jako dusiciele ze wzgórz. Razem zamordowali 10 kobiet. Oprócz tych ofiar z ręki Bianchiego zginęły jeszcze dwie osoby. Biologiczną matką Kennetha była 17-letnia prostytutka uzależniona od alkoholu. Młoda kobieta nie była w stanie opiekować się swoim noworodkiem, więc oddała go do adopcji już 2 tygodnie po jego urodzeniu. Po 3 miesiącach został przygarnięty przez małżeństwo Francis i Nicolas Bianchi. Jego przybrana matka w późniejszych rozmowach mówiła o nim, że chłopak zaczął kłamać już od chwili, kiedy nauczył się mówić. Kenneth zawsze miał problemy zdrowotne. Kiedy miał 5 lat, lekarze stwierdzili u niego napady padaczkowe typu petit mal. Podczas tych napadów miał wpadać w stany, w których wydawało mu się, że śni na jawie. Dodatkowo cierpiał również na bezwolne oddawanie moczu, co skutkowało tym, że czuł się słaby i gorszy od reszty rówieśników. Te przypadłości mogły mieć wpływ na jego późniejszy charakter. Był bardzo nerwowym człowiekiem, miał napady bezsenności i często wściekał się bez żadnego powodu. Ze względu na jego zachowania i kłamstwa, zdezorientowana matka, nie wiedząc co robić z synem, w końcu zdecydowała, że wyśle go do katolickiej szkoły podstawowej. Dzięki niej jego zachowanie mogłoby się poprawić. Oprócz tego regularnie zabierała go na spotkania z psychiatrą. Diagnoza agresywnych zaburzeń osobowości, którą otrzymał, nie była łatwa dla rodziny. Był on jednak wyjątkowo inteligentnym dzieckiem, ale mimo to miał słabe wyniki w szkole. Jego przybrany ojciec Nicolas miał problemy. Uzależnienie od hazardu spowodowało, że windykatorzy ciągle pukali do ich drzwi. Często nie mieli pieniędzy na życie. Z powodu ciągłych długów byli zmuszeni do wielu przeprowadzek i zmiany szkół, co również wpłynęło negatywnie na rozwój chłopaka. Kenneth Bianchi zdecydował, że chce zostać policjantem i rozpoczął studia nauk policyjnych i psychologii. Jednak po 1 semestrze zrezygnował z uczelni. Był zmuszony do szukania pracy, aby zarobić na życie. Wiele zajęć, których się podejmował, było krótkotrwałych i nie spełniało jego oczekiwań. W końcu po wielu zmianach zatrudnienia zdecydował się na pracę ochroniarza w sklepie jubilerskim. Było to dla niego rozwiązanie wyjątkowo korzystne, ponieważ dorabiał na okradaniu własnego pracodawcy z towaru, którego miał pilnować. Dokonywał licznych kradzieży biżuterii, którą często dawał swoim koleżankom i prostytutkom. Po odkryciu przez właściciela jego kradzieży został zwolniony i wyprowadził się. Pomieszkiwał w różnych miejscach. W końcu przeprowadził się do Los Angeles w Kalifornii, gdzie zaczął spędzać dużo czasu ze swoim starszym kuzynem Angelo Buono. Angelo Antony Buono Jr. urodził się 5 października 1934 roku w Rochester w Nowym Jorku w rodzinie włoskich emigrantów San Buono. Angelo wielokrotnie miał problemy z prawem. Kradł samochody, nie płacił alimentów, dokonywał także napaści i gwałtów. Ze swoim kuzynem Kennethem zaczął spotykać się częściej w 1975 roku, mając 41 lat. Angelo bardzo imponował Kennethowi. Jego młodszy kuzyn podziwiał w nim zwłaszcza to, że miał bardzo dobre podejście do kobiet. Kuzyn potrafił zainteresować sobą wiele dziewczyn. Był też zdania, że trzeba z nimi postępować tak, żeby zawsze znały swoje miejsce. Bianchiemu podobała się ta stanowczość i podejście. W związku z tym szybko dał się przekonać do zostania Alfonsem. Często jeździli razem po Los Angeles samochodem Angelo, którym był stary radiowóz. Używając przy tym fałszywych odznak, żeby przekonać młode kobiety, że są policjantami. Ich wspólne morderstwa rozpoczęły się w październiku 1977 roku. Kuzyni zaatakowali 19-letnią Yolandę Washington, udając policjantów, kazali jej wsiąść do samochodu, gdzie została pobita, zgwałcona i uduszona. Jej nagie ciało wyrzucili na zboczu wzgórza niedaleko autostrady. Wokoło jej szyi, nadgarstków i kostek widoczne były słabe ślady liny. Po paru dniach zaatakowali ponownie 15-letnią uczennicę Hollywood High School, Judith Lynn Judy Miller, pracującą jako prostytutkę. Została zamordowana w warsztacie należącym do Angelo. Ciało porzucili przy kanale przeciwpowodziowym w parku na wzgórzach. Jej nagie ciało odnaleziono w Halloween 1977 roku. Mordercy zgwałcili ją i udusili. Jej szyja, nadgarstki i kostki również nosiły ślady krępacji.
Na początku listopada tego samego roku doszło do morderstwa 21-letniej Alice Teresy Castine. Kobieta była kelnerką i tancerką. Również została pobita, zgwałcona i zamordowana poprzez uduszenie. Jej ciało odnaleziono w pobliżu klubu country. Była naga i miała takie same ślady sznura, co poprzednie ofiary Bianchiego i Buono. Jej współpracownicy zeznawali, że dzień wcześniej widzieli, jak Alice rozmawiała z dwoma dziwnie zachowującymi się mężczyznami. 7 dni później napadli na dwie przyjaciółki, 14-letnią Sonię Johnson i 12-letnią Dolores Andoli Cepeda. Dziewczynki zostały najmłodszymi ofiarami dusicieli. Zostały uprowadzone po wyjściu z autobusu. Porwane były przez Angelo i Kenneta, którzy udawali policjantów. W wyniku autopsji ustalono, że ofiary były zgwałcone i uduszone przez napastników. Przyjaciółki zamordowano w warsztacie Angelo. Ich ciała zostały znalezione w śmietniku 7 dni później. Tydzień po poprzedniej zbrodni ich celem została 20-letnia Christine Walker. Sprawcy w jej przypadku byli wyjątkowo brutalni. Zwłoki dziewczyny znaleziono na zboczu wzgórza. Na jej ciele nie znaleziono śladów samoobrony, miała tylko charakterystyczne dla dusicieli ślady krępacji. Na ramieniu było widać blizny po ukłuciach, jej piersi były posiniaczone, a z odbytu leciała jej krew. Dzięki autopsji policja dowiedziała się, że przed śmiercią torturowano ją, podając jej dożylnie płyn używany do czyszczenia szklanych powierzchni. Zmarła od uduszenia gazem z piekarnika. 3 dni później, 23 listopada 1977 roku, została odnaleziona kolejna ofiara. Była to 28-letnia aktorka Evelyn Jane King. Młoda kobieta zaginęła 9 listopada. Nie wiadomo, co działo się z nią przez ten czas. Poziom rozkładu ciała nie pozwalał na ustalenie wielu szczegółów. 6 dni po tej zbrodni odnaleziono zwłoki 18-letniej uczennicy szkoły biznesu Lauren Ray Wagner. Stan jej ciała i rany wskazywały na to, że została spalona przewodem elektrycznym podczas tortur. Miała również ślady, które wskazywały na to, że napastnicy używali kajdanek do unieruchomienia kobiety. Detektywi z poszlak i zeznań świadków zrozumieli, że mordercy mogą być policjantami albo udają policjantów, żeby zdobyć zaufanie kobiet, które porywają. Funkcjonariusze ujawnili tę informację, aby ostrzec wszystkich przed niebezpieczeństwem. W grudniu 1977 roku odnaleziono nagie ciało Kimberly Kim Diane Martin, 17-letniej prostytutki i modelki. Kenneth i Angelo brutalnie ją zamordowali, stosując takie same metody jak w przypadku innych ofiar. Następnym celem ich ataku była 20-letnia kelnerka Cindy Lee Hatzef, którą również torturowali i gwałcili przed uduszeniem i zrzuceniem z klifu w lutym 1978 roku. W styczniu 1979 roku Bianchi dokonał samodzielnie morderstwa dwóch studentek, 22-letniej Karen Loretta Mandick i 27-letniej Diane Amy Clark Wilder. Nie był już tak ostrożny jak wtedy, kiedy działał ze swoim kuzynem. Wspólnicy zwykle myli każde ciało po dokonaniu zbrodni, nie pozostawiając śladów. Jednak Kenneth nie przestrzegał wcześniej ustalonych zasad, co spowodowało, że zwrócił na siebie uwagę policji i został zatrzymany następnego dnia. Powiązano go z dwoma atakami dusiciela. Bianchiego podejrzewano również o tzw. morderstwa Alphabet, które miały miejsce w Rochester od 1971 do 1973 roku. Trzy dziewczyny zostały porwane, zgwałcone i zamordowane. Mordercę nazywano Alphabet ze względu na to, że wszystkie trzy dziewczynki miały imię i nazwisko na tę samą literę. Ofiarami były 10-letnia Carmen Colon, 11-letnia Wanda Walkowicz i 11-letnia Michelle Maenza. Ciała dziewczynek były porzucone również w miejscowościach zaczynających się na tą samą literę co ich imiona. Bianchi nie dostał nigdy żadnych zarzutów w tej sprawie, ale był głównym podejrzanym ze względu na to, że pracował jako sprzedawca lodów w pobliżu dwóch miejsc morderstw. Prowadził samochód podobny do podejrzanego pojazdu zauważonego w pobliżu jednego z miejsc, w których doszło do porwania. Bianchi zaprzeczył temu, że miałby mieć jakiekolwiek powiązania z którymkolwiek z tych morderstw. Kenneth niezależnie od swojej sytuacji nie przestawał kłamać. Postanowił powołać się na swoją niepoczytalność, która była kolejnym jego oszustwem. Stwierdził, że jeżeli będzie udawał chorobę psychiczną, nie dostanie maksymalnego wyroku i nie odpowie w pełni za swoje morderstwa. Obejrzał znany film Sybil, z którego zaczął czerpać wiedzę, jak powinien się zachowywać, żeby stwierdzono u niego rozdwojenie osobowości.
Film opowiada historię kobiety cierpiącej na tę chorobę, wywołaną molestowaniem w dzieciństwie. Poznał również w znacznym stopniu przypadek Billy'ego Milligana, który cierpiał na ciężki przypadek rozszczepienia jaźni. Posługując się tym wzorem, Bianchi zaczął zwodzić psychiatrów. Osoby przeprowadzające jego badania posługiwały się hipnozą, aby dokonać diagnozy jego stanu psychicznego. Kenneth udawał, że bardzo szybko zapada w stan hipnozy i rozpoczął ciąg spotkań prezentujących naprawdę dobrą grę aktorską. Przekonał kilku biegłych psychiatrów, że cierpi na tę chorobę i że to jego druga osobowość jest agresywna i dokonywała tych wszystkich zbrodni. Miała to być osobowość o imieniu Steve Walker. Udawany Steve był bardzo złym człowiekiem, o skrajnie patologicznych zachowaniach i przyznawał się do zbrodni. Znalazł się na szczęście specjalista, który zorientował się, że choroba może być tylko kłamstwem, aby zapobiec karze. Miał wątpliwości co do tego, czy jeżeli badany cierpi na rozszczepienie, to hipnoza powinna być skuteczna. Podczas kolejnych badań, przed wejściem w trans, wspomniał Kennethowi bardzo cichym głosem, że w przypadku tej choroby bardzo rzadko występują tylko dwie osobowości badanego. Morderca od razu wykorzystał uwagę psychiatry i kiedy lekarz rozpoczął próbę hipnozy, od razu Bianchi zaczął opowiadać jako nowa postać, którą był Billy. Była to druga udawana postać. Lekarz poprosił trzecią osobowość, żeby porozmawiał ze swoim adwokatem, którego nie było w ogóle w pomieszczeniu. Kenneth nie zorientował się, co właśnie się stało. Pochylił się nad stołem i przywitał się z nieistniejącym mężczyzną. Potem wpuszczono do pomieszczenia prawdziwego adwokata Bianchiego. Oskarżony zapytał, jak może go widzieć w dwóch różnych miejscach na raz. W ten sposób psychiatra był już pewien, że morderca nie znajduje się w ogóle w stanie hipnozy i cały czas ich oszukuje. Zgodnie z tym, jak działają osoby cierpiące na rozszczepienie jaźni, konfrontacja z prawnikiem powinna wyglądać zupełnie inaczej. Postać Billy'ego nie miała adwokata i nie powinna nic o nim wiedzieć. To Steve był mordercą i to jego reprezentował prawnik. Billy dopiero teraz się pojawił, w związku z tym nie powinien wiedzieć nic o sprawie ani o adwokacie, a już na pewno nie powinien uznawać go za reprezentującą go osobę. Samo imię trzeciej osobowości prawdopodobnie również zostało zasugerowane przez lekarza. Wspomniał on wcześniej o Billy Milliganie. W końcu śledczy odkryli, że nazwisko Steven Walker pochodzi od studenta, którego tożsamość Bianchi wcześniej próbował ukraść. W celu oszukańczej działalności jako psycholog. Próbował prowadzić gabinet, kupując fałszywe dyplomy o swoich osiągnięciach. Później jednak zrezygnował z tego pomysłu po licznych kradzieżach, których dokonywał pracując jako ochroniarz. Ostatecznie Bianchi przyznał się, że przez cały czas udawał i nie jest chory na rozszczepienie jaźni. Jedyne choroby, jakie u niego stwierdzono, to antyspołeczne zaburzenia osobowości z sadyzmem seksualnym. Bianchi był w stanie posunąć się do wszystkiego, żeby uzyskać niższy wyrok. Kiedy próby udawania choroby psychicznej się nie powiodły, postanowił zeznawać przeciwko swojemu wspólnikowi Angelo. Oboje zostali uznani za winnych i skazani na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego. Kenneth w 1980 roku rozpoczął związek z kobietą, którą poznał, kiedy był już w więzieniu, Weroniką Compton. Podczas procesu Bianchiego próbowała bronić ukochanego swoimi fałszywymi zeznaniami. Później została aresztowana i skazana za próbę uduszenia kobiety. Zwabiła ją do motelu. Chciała w ten sposób udowodnić, że skazali niewłaściwą osobę za zbrodnię dusicieli ze wzgórz. Że prawdziwy morderca dalej jest na wolności, dalej polując na niewinne kobiety. Przypuszczano, że morderca dał kobiecie trochę swojego nasienia, żeby mogła zaszczepić ją w ofierze, tak żeby wszystko wyglądało, jakby napastnik zgwałcił ofiarę. Kenneth Bianchi odsiaduje wyrok w zakładzie karnym w stanie Waszyngton w Walla. W 2010 roku ubiegał się o zwolnienie warunkowe w Sacramento. Na szczęście rada rozpatrująca zwolnienia odmówiła mu. Ponownie będzie mógł próbować ubiegać się o zwolnienie w 2025 roku. Obecnie ma 72 lata i przebywa w więzieniu w stanie Waszyngton. Proces jego kuzyna Buono trwał 2 lata. Mimo uczestnictwa w 10 morderstwach skazano go za popełnienie 9 z nich. Sędzia, komentując jego wyrok, powiedział, że osobiście uważa, że kara śmierci byłaby dla niego bardziej odpowiednia. Zmarł na atak serca we wrześniu 2002 roku, w wieku 67 lat podczas pobytu w więzieniu stanowym Calipatria w Kalifornii. Jego ciało zostało skremowane. Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu. Zachęcam do śledzenia kolejnych spraw, które będą pojawiać się na moim kanale. Zapraszam również do dyskusji w sekcji komentarzy. Jak myślicie, czy Kenneth Bianchi mógł odpowiadać także za zbrodnie popełnione przez mordercę Alphabet?